Witam Was tutaj, cześć, jestem Avzonarz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Natural Disasters. Jak może widzicie, oglądamy sobie nasze miasto. Tak ostatni raz, jak to mniej więcej wygląda. Dobrze, trochę się laguje. Tak, może za wolno po prostu przesuwam. Zmieniłem oczywiście, jak to mówiliście, dzielnicę, mamy targówek się pojawił. I mamy handel. Jakoś tak to mniej więcej. I od razu, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od nowej rzeczy. Jak może widzicie, tutaj jest napis na górze: na miasto spadnie meteor o rozmiarze 7,1, czyli naprawdę duży. Ja mogę zrobić tylko jedną rzecz, a mianowicie wcisnąć ewakuacja i wszystkie schrony, czyli te dwa, powinny zarządzić ewakuację. No i co? Możemy patrzeć, jak się ewakuują nasi ludzie. To co, włączamy start. Nie, naprawdę, nie musimy. O, tu mi mówi. W miarę ładnie się ewakuują, powiem wam nawet. Prawda, jest parę dzielnic, w których jeszcze nie ma w ogóle żadnego schronu. Ale... Całkiem. Co, tutaj ta dzielnica jest kompletnie niewakuowana, ale z tym nic nie zrobimy. Dobrze, zobaczmy, jak tam schron. O, wyjechały zaraz. Co? Stąd wyjechała ewakuacja? Dobra. Okej, brakuje żywności. Widzieliście ten samochód? Masakra. Jest jeden mieszkaniec. Okej, spada. Uwaga. Leci meteor. No. Ho. Aż się obraz skraszował. Okej, nie sądziłem, że tutaj to spadnie. Tak naprawdę wiedziałem. Ale nieważne. Nie mamy jeszcze służb, które by nam mówiły, gdzie to spadnie. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. No i mamy pierwszy meteor, spadł nam. Mamy tutaj powódź, od razu wylało się. Helikoptery. Czekajcie, złapmy sobie jakiegoś helikoptera. I proszę bardzo, oto leci helikopter, ponieważ tutaj mamy zniszczenia. Tutaj właśnie spadł meteor. Czyli teraz helikopter musi nabrać wody i ratować ludzi. Mamy trzy helikoptery. Czekajcie, wstrzymajmy sobie na chwilę czas. Dobra, możemy wypuścić ich ze schronów teraz już. No to tylko na chwilę było takie symboliczne. I wyjechały nam też, co to jest? Ciężarówka z pompami do rozlewiska. Wow, jaki konwój niezły. No. I powinny się pojawiać i się pojawiają. Helikoptery ewakuacyjne. Dobra, i przy tym sobie zostaniemy. Ponieważ chciałem zrobić jakąś fajną miniaturkę. A tam gdzieś się pali i ty stąd lecisz. No to lecimy. Żeby ewakuacja stała w korku przez tramwaj. No bez przesady. Dobra. I lecimy helikopterem. Przyspieszysz to trochę. Strasznie wolno leci. Nie no, zobaczcie, helikoptery to helikoptery. To jest to. Widzę, że tutaj nie tylko jeden jest. Dobrze, no i lecimy. My tutaj tą dzielnicę w miarę dobrze poprzestawiamy, żeby to ładnie wyglądało, ale zaraz wam powiem, że wszystkim brakuje ścieków. Wiecie dlaczego? Bo tutaj są ścieki, one niestety nie były w żaden sposób podłączone z niczym. Jak musimy to podłączyć teraz i będzie... Bo nam rury też rozwala pod takim czymś. Dlatego my teraz to sobie wszystko popodłączajmy, tak jak to było wcześniej, aby to działało. Zniszczona droga. O, coś nowego. Mamy zniszczone drogi. Zniszczona ścieżka. Dobra, ścieżkę to akurat trzeba szybko naprawić. Naprawiamy. Dobra, ścieżka, droga naprawiona. Aby mogli łatwiej robić ewakuację. Koszt naprawy 130. Okej, nie jest duży. Dobra, dużo nie zniszczyło tutaj. Tutaj mamy dobrze, że te helikoptery są blisko. I co tu jest za budynek? O, i zobaczcie, jest, co to jest, odpływ słodkiej wody. Możemy już, koszt 500 dolarów, gotowy do przebudowy, czyli naprawy. I wrócił do ładu. Takie budynki, o, tu też jest coś, co tu było? A nie, to są budynki też, które samodzielnie się będą update'ować później. Zobaczcie. Niezłe to jest. Helikopter wylądował. A tutaj nawet dwa, ło! To jest idealne zdjęcie na miniaturkę, mówię wam. Ok,
Czekaj, jakby to jakoś tak ładnie ustawić. Może jakoś tak. O, jeden odlatuje już. Już nie ma zabawy. Odlecieli. Co my tu jeszcze mieliśmy naprawić? Ścieżki. Napraw. Ojej. Ścieżek to też trochę pozwalało. Ej, no bez jaj. Ze ścieżkami to nie ma. Nie ma zabawy. Przynajmniej się nie rozleciały. Czy tutaj są te pomby dojechały? Chyba już wróciły. Tak, bo ta fala przeszła, tak? Użyte 4, wykorzystanie 0%. No to świetnie. Chyba wracają, wracają, okej. Okay. Helikoptery w użyciu, wszystko, pojazdy w użyciu. O, tego nie widziałem, czekajcie, zobaczmy. Jest tu taka mapka, dzwoniąca się, zniszczenia. I co my tu mamy? Helikoptery. O, jakieś samochodziki, czekajcie, jeszcze ich nie widziałem nigdy. W użyciu, co to jest? Jednostka ratunkowa, wóz ratunkowy. Ciekawe, ciekawe, nie powiem, że nie. Ciekawe, gdzie wy jedziecie, pewnie jedziecie gdzieś tutaj. Dobra, ja bez względnych tutaj skrupułów będę powoli naprawiać nasze miasto. Więc tak, nie będziemy tutaj, bo jest taka opcja jak wygładzenie terenu, żeby to wyglądało normalnie, ale my tego nie przyjmiemy tutaj mostem. Okay. Jakiś ten duży most powstał. A, no tak, do dużego mostu musi być prosta droga. Zobaczmy, czekajcie. No nie... Faktycznie możemy zrobić coś takiego. Ale nie wiem, czy to nie jest lekka przesada. To jest lekka przesada. Dobrze, nie. Słuchaj, też w sumie jakoś to wybudowaliśmy. Czekajcie. Bo tu będzie później ta droga tam jechać takiegoś. Okej. Dobrze, i my tu sobie zrobimy po prostu drogę jednokierunkową, która będzie okrążać nam ten krater. Tak, to jest taki mój pomysł. Żeby się na pamiątkę naszego pierwszego meteoru, dosyć duży on był. Duży nam jakoś strasznie nie rozwalił. Z tego co pamiętam, trochę nie było jakieś dużo istotnych budynków. Dobra, i teraz tylko sobie podłączajmy wszystkie ścieżki. Drogi w sensie. Tu jest jakaś droga. Tu jest jakaś droga. I tu... Tutaj też coś było. W sensie tak i tak. Okej, okay, dobra, no i powinno już to mniej więcej działać. Co to możemy sobie zobaczyć? Nie, no droga na pewno będzie w dobrym kierunku. Czy autobus jeździ w dobrym kierunku? Nie mam tego pojęcia, czemu on tak jedzie dziwny. Serio? Ja wolałbym szczerze, żebyś tutaj jechał tędy. Okej, okay, dobra, nie, autobus jedzie też dobrze. Dobrze, no to tutaj nie mam co kręcić. No, tutaj oni się będą powoli się będą odbudowywać z tych grosów. Z tego co pamiętam, tak, muszę tego nie działać. Bo już nawet helikoptery leśnicze skończyły pracę. O, widzicie, już po wszystkim. Długo to nie trwa nasza apokalipsa. Także ja też proponuję wracać już do naszego miasta. Czyli... Aha, no tak, bo tutaj są detale tramwajowe, które by się przydało. Dobra, nie. Zróbmy to sobie na razie tak. I później będziemy z tym kręcić. Okej, okay, to miało wyglądać jakoś mniej więcej w ten sposób. Tutaj dotąd. I tutaj. I tutaj miał być taki fajny wyjazd. I wiecie, co tutaj my sobie postawimy? Tutaj sobie postawimy. Jest idealny jeden do tego park. Gdzie on tu jest? To. Proszę bardzo. No, normalnie po prostu piękne, idealne miejsce na coś takiego. Pomijając to, że tego tutaj teraz nie będzie. Bo zapomniałem sobie o jednej... Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak, my tam już w niektórych miejscach możemy dać, żeby ludzie się zaczęli budować. Tu. Tu możecie się budować. Natomiast tutaj mamy te swoje, nasze nabrzeże. I ja bym chciał bardzo chętnie je tutaj kontynuować jakoś. Czyli na pewno dotąd. O! Nie widziałem, jak tak ładnie to wchodzi. Jak tak ładnie wchodzi, to bardzo chętnie. Wyjąłem te nabrzeże, po trochę pociągnijmy. Dobra, i tę drogę naprawmy tak, jak było przed chwilą. Czyli gdzieś dotąd. Może by później dało się zrobić... O! Most.
Ale na razie nad mostem nie myślimy, bo to nie jest na razie naszą drogą. Naszym tematem. Tak. Aby to dobrze zbudować, trzeba wyłączyć przyciąganie. I to się jakoś tak robi. Ok, włącz czas, włączony. I teraz mamy postawić ten part. Jest, jest, świetnie. Teraz tak, tutaj jeszcze tylko sobie grunt ustawmy. No, dokładnie. Żeby to jako tako wyglądało. Wygląda? Wygląda. Brakuje ci prądu. Prąd zaraz się pojawi. To kwestia czasu, kiedy dam ci prąd. Tutaj sobie dajemy sklepiki, wiesz co? Tu sądzę, że sklepy mogą mieć niezłe branie. Okej, okay, dobra. Budynki się ładnie budują. Z tego co widzę. Jasne, wyłącz przyciąganie i będzie. I będzie luz. No i oczywiście, jak może słyszycie, jest radio, to o którym chcieliście. Nie wiem, czy teraz się pojawi. Pewnie się pojawiła ankieta co do radia, ale na razie o tym już nie mówię. To. Już trochę. Trochę dużo tego mówiłem, za dużo. Ten kiedyś na pewno trochę nie to wstawił. Ale to jest trochę kosztuje. Na razie nad tym nie myślimy. Czemu ja tu żadnego parku nie mogę wybudować? O! Nareszcie. Świetnie. Dobrze, taki park bym tutaj wstawił. I ścieżki. Bo ja tych ścieżek nie korzystam zbyt dużo. By się przydały na pewno. Tak, nie wiem, czy ja mogę robić... Nie, nie mogę. Świetnie. Mam, że coś mogę pokręcić przy tym, ale dobra. Dobra, tutaj jest... Tak, tu jest to wywalone w kosmos. Czekajcie, my tutaj powinniśmy dać im przemysł z powrotem. A ich tu nie ma, bo tu nie ma miejsca. Dobra, dajmy im przemysł z powrotem. Bo tutaj katastrofy trochę zapomniałem o tym. Tu do środka postawimy pomnik później. Nie muszę wam mówić, jaki to jest pomnik. To będzie ten pomnik, co tutaj jest. O, ten. Tylko na razie go nie będę jeszcze przynosić, bo on tam nieźle sobie radzi. I ja nie wiem też z fanagą, jakim prawem mi się wysypiska zaczęły opróżniać. Jakim wysypisko się opróżnia, skoro ja nie mam, gdzie by miało się opróżniać. Ten park naprawdę bardzo fajnie tutaj wygląda. Dobra, tak, pieniądze są. Kamień milowy miałby za chwilę. No i będzie za chwilę, będzie. Co ja tak się zbliżę. No, dokładnie, jest. Co mamy? Nowy kawałek ziemi, przepisy podatkowe. Okej, okay, to się przyda. Nowe unikatowe budynki, poziom 5, metro, o, no to jakiś nowy transport, wypoczynek. Nowa specjalizacja, mamy wypoczynek, specjalizacja, okej, okay, się przyda. Nacisk na surowe, no tak, tu są trochę tego, piodun ochron, zaraz ustawimy na całe miasto, obszar VIP to nie. Region mieszkalny o dużym zawiększeniu, no to trochę przyspieszy nam to miasto. Rejony biurowe, rejony handlowe o dużym zawiększeniu, też spalarnia, ważne. Stacja metra, uniwersytet, więzienie, sauna, baza helikopterów policyjnych. To będzie na sam koniec. Ostatni budynek nie postawimy. Duży skron, to się chyba zaraz postawi nawet. Wysoki marsz, dobra, to będzie najpierw. Później będzie wieża obserwacyjna i radary kosmiczne, czujnik sejsmiczny w wideo. Trochę tych budynków takich jest ważnych. I ja mam pomysł. Teraz mi to wytknęło. Ja naprawdę, zaczniemy od masztu. Ja naprawdę bym chętnie go tu jakoś wstawił, ale widzę, że będzie z tym problem. Drugim pomysłem było moim, aby go gdzieś tu wcisnąć. Chyba się uda. Okej, okay, dobra. Jeżeli wyburzymy ten. Wow. Czekaj, teraz go weź tu wstaw. No. To miało być prostsze. O! Czekajcie, było już. Było przez chwilę. Bo chcę, żeby nie rozwaliło ścieżek. O! Jest. Co? Jak przybliżę, to jest inaczej. Dobrze, i tak, tu rozwaliło parę budynków, ale to jest tylko chwilowe, spokojnie, tym się nie przejmujemy. I mamy wysoki maszt. On nam da... O, widzicie, już prawie całe wszystko, co potrzebujemy. Więc z masztem mamy już spokój. Chyba to się zacznie opróżniać. Właśnie, ty nie... możemy ci postawić w końcu spalarnię. To się nam na pewno przyda. Dalej. Co jeszcze za różnica się tu pojawiły? Czujnik sejsmiczny.
Widzę, że czujnik sejsmiczny ma dosyć duży obszar. Chcę, bym sekretnie go postawił obok tego budynku. Okej, jakoś tak tu. Proszę bardzo. Boje. Boje my tu mamy jedną, tak? Z tej strony raczej nie przyjdzie. Właśnie, to jest połączenie zewnętrzną wagą, to też się może przydać. I to, 25 tysięcy, na pewno trzeba postawić. Radar kosmiczny. On jest liczny, ja bym naprawdę... Chyba go tu sobie wstawimy, tak. Co by na to? Tak. Tu będzie radar, to będzie świetne miejsce dla niego. Po tym, co tutaj się stało, to będzie naprawdę... To jest dobry pomysł. Okej, coś takiego. I weź teraz postaw tutaj to. Powinno się zostawić. Jest, idealnie. O! I teraz faktycznie, jeżeli sobie wejdziemy w wykrywanie katastrof, to zaczęło nam się tak. Mamy detekcję wstrząsów. Okej, dobra, teraz już się powinni tak. Mamy już trochę tego więcej. Radar jest ustawiony w tą stronę idealnie. No. Powiem wam, że tutaj ten radar to jest niezła fucha. To nie jest trochę głośny, ale pomijając to, niezły budynek jako turystyczny. Serio? To jest aż taki spadek, że nie można zrobić ścieżki? Kłamiesz. Taką gruntowkę to zawsze dało się zrobić. O, dobra, nieważne. To tak, mamy tutaj radar, trochę w gnieceniu, ale jednak. Co jeszcze z takich budynków? Czujnik sejsmiczny mamy. To mamy, duży schron by się przydał. Ale my jakby coś tam w takim dłuższy. Może pójdziemy na razie na układ. Dobra, tak, postawmy im tu po prostu schron i będziemy zaraz myśleć o reszcie. Ojej, żeś postawił ten schron w idealnym miejscu. Dobra, tu sobie musisz podjechać na pewno. Tutaj. Nie masz mi przystąpić blisko innego schronu, który ma. Taka jest moja reguła. Tak, oni nie będą, ten schron nie będzie mieć dużego pola do popisu, ale zawsze coś. Tak, na mniej więcej jakoś tak. I tu jest jakiś problem ze zmarłymi. Czyżby mi się cmentarz zapełnił? Nie. Dobra, nieważne. Mamy helikoptery. 80 tysięcy, no nie wiem, czy do tego dobijemy. Dobra, stąd mamy już wszystko. Pojawiły się też nam helikoptery policyjne. Okej. Czekaj, coś jeszcze takiego konkretnego pojawiło w tym kamieniu. I w ogóle ile mamy już czasu? O, 18 minut. Ojejku, nie zauważyłem. Mety to się pojawiło, no bo to... Saunę. O, saunę gdzieś wstawmy. Uniwersytet, więzienie. Wieże obserwacyjne. Dobra, co było? Coś chciałem wstawić, czekajcie. A, tak, jest jeszcze jeden budynek, który trzeba nie wstawić. Mieliśmy o nim w ostatnich odcinkach. Sauna, okej. Sauna. Jest sauna. Tu jest sauna. Sauna kosztuje 25 tysięcy, no to na razie mi nie stać. A i tak jest najpierw preferowana rzecz, to jest to. Jej. 9 tysięcy. Powiem ci, że to nie jest mało. Dobrze, może postawmy sobie... Chociaż tutaj to najchętniej postawił taką remizę, tak. Nie, postawmy im tu remizę. Bo to ile kosztuje? To 60, dobra, nie, 60 tysięcy to ja nie chcę wydawać. Dobrze, macie tutaj to. I to powinno nam dać teraz obszar, żeby się lepiej to było chronione, tak? Tak. I tu trzeba stawić. O, jakoś gdzieś tutaj. Za 9 tysięcy. Dobrze, ponieważ my chwilowo tych pieniędzy nie mamy. Chwilowo. Hehe. Co jest kolejnym kamieniem milowym? Pociągi, ło! Zaczyna się ciekawie. Zakaz wysokiej zabudowy. A, zaraz jeszcze ten przepis mieliśmy dać. A, i statek kolejowa. Elektrownia wodna to też się będzie... No, a czyli już powoli się będzie robić statkować. Przepisy. Priorytet dla helikopterów, co to ma znaczyć? Jeśli na obszarze, na którym obowiązuje ta zasada, nastąpi sytuacja awaryjna, służby ratownicze zawsze
Będę używać helikopterów zamiast pojazdów naziemnych. Aha. Okej. To nie tutaj. Zagospodarowanie przestrzeni. To może być zakaz wysokiej. Brak odbudowy. Szybka odbudowa. Na tym obszarze jednostki ratunkowe nie szukają poszkodowanych, a jedynie przygotowują teren do odbudowy. Miasto odbudowuje się wówczas wcześniej kosztem większych liczby ofiar. Zakaz budowy na terenie ze zniszczonymi budynkami. Teren musi zostać wyrównany przez buldożery, nim można będzie odbudować. Aha. Obszar wilt. Wszystkie schrony, a to czytałem już. Wszystkie schrony na obszarze objętym tą zasadą są zastrzeżone wyłącznie dla obywateli mieszkających na tym obszarze. I to w pełną ochronę wpadać obowiązek instalacji pełną ochronę na najwyższych budynkach, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu pożaru podczas burzy. Koszt. Zobaczymy koszt. Jak będzie duży koszt, no to nie. Jak tam bardzo zajdą pieniądze, no to wtedy nie. Podziękujemy. Ale jeżeli nie, no to zobaczymy. Dobrze, na razie i tak nie ma jakichś strasznie wysokich budynków w naszym mieście. I też mam zamiar niedługo postawić jakąś nową linię tramwajową. Bo mamy tylko jedną. Aby się przydało coś więcej. To nie jest nowy region. Wiem. Wiem, że jest to nowy region. Okej, dobra. Tak, trzeba jeszcze podłączać te drogi. Na pewno to trzeba będzie podłączyć. No tak nie do końca. Nie. Podłączmy to. Bo będzie za blisko. Okej, stąd. Dotąd, dobra. I teraz dajemy. Jej. Na razie tu sobie dajemy jeszcze małe sklepiki. Będą w takich, iż dużo sklepów powoduje naprawdę duży hałas. A my tu nie chcemy dużego hałasu. Bo na razie tutaj są małe domki. Takie duże betonowe dzielnice typu Mordor będą się pojawiać później, ale na razie jeszcze nie ta pora. O, tu się zaczęło budować. Okej, okay. Ja was zapraszam, mam 23 minuty, na krótkiego timelapsa, w którym to będę ulepszać drogi do drzewek, bo jednak żeby się to przydało. Ile kosztuje ulepszenie? Świetnie, że pokazuje. O, utrzymanie, koszt 60. Dobra, dobra, lecimy z ulepszeniem. Więc zapraszam was na timelapse. No dobrze, no to lecimy z timelapsem. Tak, ulepszajmy sobie tutaj drogi, no bo jednak drogi takie zwykłe to są takie, no, wiecie, fajne są, bo tanie są, ale tak nic się na nich zwykle nie dzieje. Księgę wody blokujemy, dobra. W ogóle te timelapse są fajne, ale swoją drogą bardzo fajna muzyczka wyszła z tego relaxation station w przyspieszeniu. Tak, ogólnie tutaj drzewa dodajemy, tam wcześniej dodawałem ścieżki rowerowe i teraz zobaczycie teraz. Tramwaje rozwaliłem przy okazji. Ale spokojnie, naprawić naprawiłem. Udało mi się, zrobiłem z tym ulepszeniem. Trochę trzeba poklikać tego X-a. No, trzeba poklikać tego X-a. Zapraszam oczywiście do głosowania w ankiecie na radio. Przypominam, jeżeli jest. Do komentowania i tak dalej. Tutaj tak, zróbmy tutaj sobie ścieżki rowerowe, aby te samochody mogły jakoś, znaczy te, żeby nie tylko samochodami dał się przymierzać i pieszo, tylko jeszcze rowerami. Bo to też trochę usprawnia drogę i mniej więcej to wygląda w ten sam sposób, jak ja jeżdżę w serii Warszawa, miasto, które znam na rowerze. Tak, tutaj sobie robimy taką ścieżkę, drzewka, wszystko ładnie, pięknie. Tak, tutaj sobie zróbmy może jednak rowerową, tutaj ścieżkę dla pieszych. I tu sobie jeszcze te rondko, gdzie nam nasz wspaniały meteor spadł. Też ulepszajmy. O, jeszcze tutaj handel. I wracajmy. No i wracamy znowu na antenę. U mnie dobija 30 minut, ale ja nie liczę timelapsów tak wprost proporcjonalnie, więc to się nie liczy. Znagam, czekajcie, zobaczmy jeszcze, gdzie to było. Informacja o mieście. Raporty, okej, mamy raport o katastrofie w naszym meteorze. Uderzenie meteoru nadrenia. Konsekwencje. Liczba ofiar, 82 ofiary, zniszczone budynki, 58, dużo. Zniszczone drogi, 1367.
Płonące budynki 16, płonące drzewa 40. Okej. Okay. No dobra, powiedzmy, że nie było aż tak źle. Tu z nogą nie rozumiem, czemu tu się tak wzięło. Dobra. Ulepszyłem wszędzie drogi, jak może zauważyliście. I nie wiem, czemu tutaj jest taki ruch. Ale na razie tym się nie będziemy przejmować. Odległość wykrywania 100%? Co? Nie rozumiem. O, stacja meta. Wiem, że jest stacja meta, ale stacja meta to na razie nie. Okres prognozy 14 dni. Aha. Zasięg wykrywania 2000. To tak, to wiem. Czy coś jeszcze mamy? Mamy tutaj maszt. Wysoki maszt. Akurat wysoki maszt, zobaczcie, jak on tu się ładnie źle wpasował. A pomiędzy te ścieżki. Nieźle się wpasował, to jest po pierwsze. Po drugie, zaczepienie też jest niezłe i gdzieś tutaj. Nie, to było po prostu idealne na niego miejsce, bo to jest dosyć też centrum miasta. Tak, tu są niestety światła. I my zbytnio z tym nic nie możemy zabić. Jeśli już coś możemy zabić. A dlatego... No, możemy zabić to. Puścić tutaj drogę. I tu po prostu ją wpuścić. O, proszę bardzo. Jak ktoś bardzo będzie chciał, to można to jakoś ominąć. Dobrze, co jeszcze z tych budynków mamy? A, wiem, jest jeden budynek, który już dawno chcieliśmy postawić. To jest siedziba służb drogowych. Kosztuje on 40 tysięcy, czyli na razie jest brak funduszy. Ale musimy go gdzieś wstawić, bo nasz stan dróg jest kiepski, dzięki czemu samochody ponoć jeżdżą wolniej. Ponoć. Jak to jest naprawdę, no to nie wiem. Wspomnę, ktoś mi napisał, żeby było więcej też ścieżek rowerowych. Co prawda nie pod tym filmem, ale jest to dobry pomysł. Ale tym się zajmę już prawdopodobnie po odcinku, trochę pomontuję ścieżek. No tak, ciekawe, czy ja tutaj... Nie, to nie jest to. To jest to. Czy ja mogę to tutaj tak dalej pociągnąć? O, świetnie. Ale nie wiem, po co aż tak to... Tu by się bardziej przydało. No tak, ale tutaj nie możemy. He. Tu, gdzie by się to naprawdę przydało, to jest to niemożne. No, a tutaj jest budynek, nie będziemy kręcić. A ten budynek jest nam tutaj potrzebny, bo jest po pierwsze blisko wody i w ogóle. Dobrze, czekajcie, czy coś my tu musimy jeszcze takiego konkretnego zrobić? Tutaj nie. To znaczy zbiorniki wodne, właśnie, jak tam zbiorniki się napełniają, 30% wykorzystania, 90%. Aha, czyli więcej nie ma sensu stawiać, bo jest takie wykorzystanie. Pompownie, pompiarki raczej nie powinny jeździć, nie jeżdżą. Tu jest duży park, okej. Okay. Czekajcie, widzicie, jeszcze mamy jeszcze chwilę. Znaczy, u mnie to już nie mamy chwili, ale... Ile osób sobie korzysta z ciekawości? O, to trochę jest. Trochę jest. Szkoda, że to nie jest jakiś jeszcze unikatowy budynek. Jakiś budynek unikatowy to też by się przydało niedługo postawić. Pole golfowe na przykład. Dobrze, na razie nas nie stać. Poczekajmy sobie na to, co czekamy. Wiecie na co. I sobie wejdźmy do tego. I tak, tu mamy tramwaje. Bym chciał pociągnąć ten tramwaj na jakoś naokoło. Okej, okay, kolejny jest już pusty. Świetnie. I ty też opróżnij i czekajcie. Tutaj wytacajcie przemysł. Tak, tak, na razie mało w rozwój idziemy w naszym mieście, bo chcę krok po kroku wykorzystywać to wszystko. Okej, możemy postawić nasz budynek, a mianowicie ciebie. Tutaj. I lecisz, bo zobaczcie, jeżeli sobie wejdziemy w mapę dróg, to stan jest po prostu wprost idealny. Ale już samochodziki zaczęły wyjeżdżać. Jest ich chyba 10. No i zaczną nam zmieniać tutaj drogi na lepszy kolor niż ten zielony. Ten czerwony w sensie. Dobra, co do tego jeszcze... A, tramwaje, dobra. Czekajcie, zróbmy tą linię tramwajową i będę mógł z pełną szczęścią skończyć. Ja dzisiaj taki trochę dziwny, niby trochę... Jakoś jestem taki dziwny. I tak, tutaj no nie wiem. Nie, tędy bym nie chciał puszczać torów tramwajowych, ale...
Ale, zawsze jest jakieś ale. Serio, coś się nie chce zrobić noc. Czyli tam nie ma drodze, ale jest słońce. A, dobra, już powoli. Po prostu dzisiaj aż tak nie jechaliśmy na dużym przyspieszeniu. Dlatego idzie to powoli. Byśmy sobie puścili tutaj, nie wiem jak. Ale czekajcie, gdybyśmy sobie trochę wyburzyli. I zrobili sobie tutaj trochę jeszcze tego zakrętu. I co najważniejsze, wyłączyli... Dobra, to nie jest tutaj. To jest kiepskie też, że tylko w drogach mogę wyłączyć przyciąganie, a gdzie indziej to już nie. Okej, okay, to sobie byśmy... Okej, okay, tu nachodzi na budynek. Tu nie nachodzi. Świetnie. O, idealnie. Nie? No bo powiedzmy, że coś takiego wystarczy mi. Tam będę już zadowolony. I to tutaj to też można już usunąć. Bez przesady. Dobra, nie. Pozostanie przy czymś takim. Czekajcie, zróbmy sobie tylko powrót do tego. Czas start. Ścieżka. Zróbmy sobie tramwaj, który będzie przejeżdżać przez tutaj dzielnicę przemysłową. Bo w przemyśle to on nam by się przydał. I tutaj jakoś... Czekajcie. Tu by się przydało wyłączenie przyciągania. Jakby jeszcze dało się wyłączyć przyciąganie drogowe, to byłoby w ogóle idealnie, ale tego się nie da. Tego się nie da na niczym. To tylko do tego to już są potrzebne tylko i wyłącznie mody. Dobra, stąd już sobie wyjdziemy. Tylko jeszcze musimy sobie zrobić tutaj. Fedućcik. Okej. Czyli jeżeli byśmy zrobili to w ten sposób... Wow, nieźle! Nieźle. A ty, czemu mi tu marudzisz? Udało mi się to tak ładnie zrobić, to ten zaczyna marudzić. Nie ma. Okej, zróbmy to jeszcze raz. Tak, coś chyba naprawili to. Okej, tak i tak. Dobra, tutaj tramwaj przejeżdża i tu wjeżdża w tą uliczkę. Nie chciałem tą najniższą, bo wiem, żeby tam się dobiły korki. Włączmy przyciąganie. Tak. Za mało funduszy. O, to musimy. Nawet jest wskazane, żebyśmy włączyli czas. Tak, tu sobie zaraz puścimy tą drogę. Najpierw zróbmy sobie tutaj trasę, tą tramwajową. Halo. Okej. Ulepsz. Tak, i tu nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak puścić tę drogę. That can be interesting. Dobra, rzucimy sobie to tak. 715. Dawaj. Jest. Okej, okay, weszliśmy. Jesteśmy już naprawdę blisko. No chyba nie. Serio. Najpierw to I teraz też nie. A to się należy wzrot mi. Co najmniej zwrot pieniędzy. O. To nie gadaj, że trzeba to było po prostu zrobić w innej kolejności. A nie. To i tak nie wchodzi. Dobra, zróbmy to sobie, połączmy z tym. Serio. Dobra, nie. Zaczęłaś mnie denerwować. Tutaj jedzie tramwaj. I tu się łączy. Tak. Tak. Przemysł tutaj wraca. Tak, tutaj też. I tu. Tak, wiem, że macie tutaj jakieś przestępstwa, ale mnie to na razie nie interesuje. Gdyż chciałbym puścić naprawdę ten tramwaj. Wychodzi na moim zegarku 40 minuta. A to na moim zegarku. Tu i tu. Dobrze. Możemy puścić spokojnie. W ogóle taksówki możemy też puścić. Ale te taksówki będą kiedy indziej.
Jedzie ten tramwaj z daleka, na nikogo nie czeka. Okej. Tak, tu tędy. A właściwie to może nie tędy. Nie, tutaj też nie. Tutaj. Tutaj. Ła, co to za pętelka? Ciekawa pętelka, naprawdę. Ty postaw tu przystanek. Będzie kolejny tutaj, tutaj na pewno, bo ja tak na takich drogach to warto stawiać, bo to ma naprawdę sens. Tu tramwaj się przejedziesz. Tu jest przejście, więc no wiadomo. Tutaj zjeżdżasz z głównej drogi. Tu przejeżdżasz obok głównej drogi, tylko tak, żeby nie korkować, więc będzie trochę dalej. No i tutaj, no to wiadomo. W takich małych mieścinkach też się przydaje. Tutaj. Tutaj. No i tutaj jest duże skrzyżowanie. Kończymy trasę. I co my tutaj? Czy robimy tak samą trasę, czy może trochę wymyślmy coś? Wiecie co? Mam pomysł. Gdybyśmy tą linię usunęli, to wszyscy mnie znienawidzą, dokładnie. Ale stworzymy taką samą linię, tylko w drugim kierunku. Tak, to jest pomysł. To jest good idea. Dobra, jedziesz tu. Tutaj. Tutaj wjeżdżasz. Tu sobie, nie, tu możesz podjechać sobie na maksa. Zaś tutaj, tutaj, tu ci powinno wystarczyć. Tu na pewno pod ścieżką, to jest wręcz wskazane. Niestety na tej dużej drodze. Później tutaj. Tu, tutaj i ogólnie w tych samych miejscach stawiam, bo żeby nie było później problemów, że gdzieś jest, a gdzieś nie ma. A, ty tutaj nie jedziesz, ty sobie zatrzymasz się tu. I wjeżdżasz do środka. I ci będą tak, ci będą wielbić, jak myślałem. Tutaj. Tutaj. Wow, tu autobus jeszcze jakiś jedzie. Dobra, dobra. Dobra, i tutaj. Tu, tu widzę, że coś jest. Jakieś coś. Coś tu było. Bo jakaś linia z jednym przystankiem, czy co? Okej, jakiś jest problem z prądem, tylko sobie zobaczmy, o co im chodzi. Aha, prąd się w końcu kończy. No w sumie nie głupi, bo nic nie kręciliśmy z prądem. Zbytnio nie stać. Na ten tym bardziej. Sobie wiecie, może... Móc to sobie możemy. Chcę połączyć to. Bardzo. Dobrze, złapam jakiś tramwaj. Uno tramwajo tu mi. Tak? I ty tramwaj gdzieś jedziesz. Gdzie ty jedziesz? Na razie stoisz na światło. Ojej. Ty stajesz w korek, tak? Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na moim kanale prawdopodobnie to będzie jakoś w weekend. Kolejny materiał ze Cities. Prawdopodobnie coś koło czwartku się pojawi w Turillo. I w piątek będzie Portobish Construction. Też chcemy już skończyć też tą serię, może jakoś już powoli. Bo miała się pojawić nowa seria ze Cities, natomiast najpierw musimy skończyć Portobish. Dobrze, cześć!